Cześć, jestem Khaki i oszukuję w kości. Jak wiecie, zbieram na kamerę i udało mi się dogadać z właścicielem sklepu Luzodajna, luzodajna.pl, aby pomógł mi w zebraniu tych pieniędzy. Tak więc przeznaczył małą sumkę na to, aby nieco przybliżyć mnie do tego, żebym kupił sobie nową, lepszą kamerę. Z tym, że cena jest dość wysoka. Przede wszystkim muszę się przyznać do tego, że oszukuję w kościach, że potrafię to robić, a po drugie mam pokazać wam, w jaki sposób to robię i jak to dokładnie wygląda. Ja jestem fanem kostek, to jest tylko część mojej kolekcji. Potrzebuję wielu różnych kości, żeby zobaczyć, żeby je testować po prostu i ćwiczyć w domu. Za chwilę pokażę wam, jak to działa. Pokażę wam na K6, spróbujemy z K10, co jest nieco trudniejsze. Powiem wam, jakie kości najlepiej i najbardziej nadają się do oszukiwania, a jakie nie. Tak naprawdę to są dwie rzeczy, trzeba wziąć pod uwagę. Kości, rodzaj kości, o kościach będę mówił, oraz nawierzchnia. Z tą nawierzchnią jest najtrudniej, ponieważ ona jest różna w różnych miejscach. Natomiast świetnym rozwiązaniem jest nabycie takiej maty. W różnych kolorach jest do dostania i jest do dostania również w luzodajni. Jest to najlepsza nawierzchnia do kantowania kośćmi, ponieważ kostki, no jest mniejsza losowość wtedy, bo do takiej gumowatej powierzchni nasz plastik bardziej przykleja się, kość mniej się turla, ponieważ wytracana jest ta siła kinetyczna tych kości. Ja teraz przedstawię was, pokażę wam matę. OK. To jest moja kolekcja kostek. Zaczniemy od najprostszych. To są kaszustki. To są najfajniejsze i najprostsze kaszustki do rzucania. Normalnie kula się w ten sposób. Widzicie, że tam pojawiają się losowe liczby. Aha, ok, widzicie, jest 4. I teraz powiedzmy, że no, kluczową sprawą jest ustawienie kostek na początek. Jeśli chcemy 2 szóstki, no to najprostszym trikiem jest po prostu ustawienie tych kostek tutaj w tym miejscu, gdzie szóstki mamy tu, i po prostu przechylić wynik. Powiedzmy, że teraz chcemy powtórzyć wynik z początku, czyli 4. Jest 3 i 1. Jeśli chcemy o 1 więcej, to musimy zmienić ustawienie. I mamy 1 więcej, razem 5. I teraz dublet. Powiedzmy, że to będzie najprostsze, dublet jedynek. Ustawiamy kości w ten sposób. I jeden prosty ruch, wychodzą nam 2 jedynki. Oczywiście taki wynik łatwo jest zauważyć, że coś tu jest nie tak. Jeśli gramy w Sewidże i kulamy powiedzmy 2 szóstkami, no to zależy nam na tym, aby na jednej wypadła 6. Natomiast najprościej na drugiej wyrzucić 2. Mamy 2 i jest 6. 6 możemy sobie zostawić. Pokażę wam, że łatwo 2 wyrzucić. I jeszcze raz 6 i 2. Jest 2. Jeszcze raz 2 wyrzucimy. O, coś nie tak, kostka odbiła się, więc jest 2. 6 i 2 jest tutaj magiczną liczbą, ponieważ wiele osób właśnie wtedy nie zwraca uwagi i nie postrzega tego jako coś podejrzanego. Z badań po prostu wynikło, że 6 i 2
przy rzutach dwoma kostkami, kaszustkami wydaje się najbardziej losową liczbą. Jest to też liczba, która najczęściej wypada. Okej, okay, to dosyć może tych kostek. Kolejna rzecz to jest wielkość kostek. Ja polecam Wam duże kostki. Duże kostki są o wiele lepsze. To są kostki jumbo, no z oczywistych powodów. Po prostu nasze wyczucie w ręce jest o wiele lepsze. Powiedzmy, że no, kasetki najczęściej używa się w Warhammerze. Ja dużo gram w Warhammerze, tak więc specjalnie sobie kupiłem tą kasetkę. Spróbujmy rzucić jakiś niski wynik. Oczywiście podstawą jest odpowiednie ułożenie, a kluczem tutaj są zera. Okay. Możemy tak. Okej. Okay. Aha, no. Białe. Ja mam taką zasadę. Ja mam bardzo dużo czarno-białych kości, bo uwielbiam czarno-białe. Biały charakter, czyli dobre postacie. Pierwsze to są dziesiątki, to są jedności. Odwrotnie jest przy złych charakterach. Spróbujmy rzucić coś dla złego charakteru. Niski wynik dla złego charakteru. Coś koło nastu. Jest 16. Jeszcze raz zły charakter. Spróbujmy powtórzyć. 18. Fajnie, nie? Po prostu wystarczy trochę poćwiczyć i jest całkiem nieźle. Natomiast ostatnie kostki, jakie chciałbym Wam pokazać, to są kostki metalowe. Ja może tutaj pokażę dokładniej. To jest gra kolekcjonerska, gra, w której kolekcjonuje się tego typu kości. Są dostępne w internetowym sklepie Luzodajni. Okej, okay, to są bardzo fajne i bardzo ciężkie kości. Wykonane bardzo, bardzo dobrze. I one są stalowe. I ich waga jest tutaj zaletą. Wezmę te, bo one mają dość czytelne wyniki. Dodatkowo fakt, że mają taki dość nietypowy kształt. Ja ćwiczę na tych kościach od 2 tygodni. Z racji tego, że udaje mi się z innymi kostkami, to już po 2 tygodniach miałem pewne efekty. No ale jeszcze ten kształt jest dodatkowym ułatwieniem. Na początek myślałem, że coś prostego. Jakiś dublet, para trójek. Kluczem oczywiście jest tutaj ustawienie, tak żeby szóstki były w środku, nerdamy i jest para trójek, jeszcze raz, para trójek, jeszcze raz, może para trójek. W tej grze ważne są zarówno wysokie, jak i niskie wyniki. Cenione są szóstki i jedynki. No, okej, okay, tu mi wyszła jedna jedynka. Spróbujemy dorzucić kolejną jedynkę. Znowu nie. No, jest w końcu. Mamy dwie jedynki. Dzięki jedynkom można manipulować innymi kostkami po prostu w tej grze. No i oczywiście również są cenione. Cenione są szóstki. Spróbujmy. Ok, mamy jedną szóstkę. Szóstka nam się tutaj ukryła. Spróbujmy jeszcze raz. Ok, znowuż nam brakuje jednej szóstki. No dalej szóstkę. No dobra, jeszcze nie wyczułem do końca tych kości. No ale 5 i 6 to już jest przyzwoity wynik, który zapewni nam spory sukces w grze. Jeśli mamy zmęczoną rękę, tak jak moja prawa,
Możemy spróbować rzucić z dwóch rąk. I teraz spróbujemy jedną szóstkę, jedną jedynkę. Ok, jest jedynka, szóstki nie ma. Jeszcze raz. Ok, jest piątka, nie. Szóstkę chcemy. Jest! Dobra, udało się. Mam nadzieję, że chociaż trochę z tego skorzystacie. Pamiętajcie, że oprócz tego, że trzeba mieć właściwe kości, dobre kości, duże kości i najlepiej ciężkie kości oraz mieć odpowiednią nawierzchnię, tak naprawdę to wszystko to są tylko ułatwienia, dzięki którym łatwiej wyrzucić pożądany wynik. Natomiast nie gwarantuje to sukcesu. I tak naprawdę główny czynnik to jest praktyka i ćwiczenie. To jest godzina dziennie, czasami dwie, samego turlania i testowania różnych sposobów i technik. Mam nadzieję, że poćwiczycie w domu. Temat w ogóle, czy to jest dobrze kantować w kości, czy nie, zostawiam każdemu do oceny. Jak na razie żaden mistrz gry się nie zorientował, oprócz właściciela luzodajni. Nikt się nie zorientował, że kantuję w kości. No bo nie nadużywam tego. Ja to stosuję w sytuacjach, w których uważam, że no, taki, a nie inny wynik jest lepszy. I to jest mój sposób na sterowanie przygodą. Dla mnie najważniejsza jest przygoda, żeby coś fajnego się działo. Tak więc nie zawsze jest tak, że kantując w kości doprowadzam do pozytywnego wyniku. Częściej jest tak, że kantując w kościach doprowadzam do wręcz odwrotnie, do negatywnego wyniku, tylko po to, aby doprowadzić do, tak jak mówiłem, ciekawej sytuacji. Mam nadzieję, że to, co Wam pokazałem, Wam się spodobało. Jeśli poćwiczycie i będziecie mieli jakieś swoje efekty, koniecznie dajcie mi znać. Bardzo chętnie chciałbym się dowiedzieć, jak Wam idzie kantowanie w kości. A jeśli chcecie porozmawiać na temat tego, czy kantowanie kości jest fair, czy nie fair i w jakich sytuacjach należy, a w jakich nie, czy to wypada, i o etyce kantowania w kości, to zapraszam do komentowania na moim blogu. Cześć!